Cześć ludzie! Pamiętacie, jakiś czas temu był odcinek o Hackintoshu dla fotografa? Możecie go znaleźć klikając gdzieś tu. Tworzyłem wtedy komputer totalnie od zera i był to mój pierwszy Hackintosh. Był ok, ale po pewnym czasie zauważyłem, że niektóre części nie pasują. Chodziło głównie o kartę graficzną, no nie oszukujmy się. Nvidia w Hackintoshach są beznadziejne. Nie, podobno niektóre radzą sobie nieźle, ale zależy komu co jest potrzebne. Ja potrzebowałem Hackintosha do pracy na stałe. W sensie chodziło mi o to, żeby macOS tam był większość czasu. Windows praktycznie nie używam go w ogóle. Także chodziło mi o stabilność systemu, no i oczywiście o jego moc. Nvidia poleciała. Zamiast Nvidia, tak jak pisałem wam w komentarzach, zamówiłem Radeona RX 580. I jest miazga. Zbudowałem najstabilniejszy system, który działa lepiej niż MacBook. Jest stabilniejszy i dużo, dużo szybszy. Wróciłem z powrotem do dysku M2, ponieważ system macOS 10.13 High Sierra natywnie obsługuje dyski M2, w związku z tym nie musiałem kombinować zbytnio, po prostu poszło od ręki. Gdzie w Sierze naprawdę dla laika, którym wtedy byłem, było to bardzo trudne. Jednak z tą kartą to też do końca nie było tak idealnie. Wydawało mi się, że karty, że Radeony są wspierane natywnie i po prostu wkładam kartę i ona leci. Tak samo jak natywnie jest wspierana karta sieciowa od Fenwi. Jednak nie wyglądało to wcale tak. Natywnie podobno jest wspierany jeden RX, RX 580 Pulse 8-gigowy, który jest w iMacach. Wiecie, nie sugerujcie się tym tak do końca, bo to jest Hackintosh. Tam nie zawsze wszystko idzie tak idealnie. Niemniej jednak, odkryłem sposób na uruchomienie pełnej mocy karty. Już wam mówię, jak to wyglądało. Na początku, jak zainstalowałem system, wszystko niby chodziło fajnie. Grafika wszędzie wyglądała dobrze, kolory już były też dużo lepsze niż na Nvidia. Wszystko chodziło świetnie, ale od czasu do czasu zdarzały mi się takie freezy, że system zamarzał i widziałem, myszka nawet chodziła na ekranie, ale przestawał chodzić. To się zdarzało czasem po całym dniu chodzenia komputera, czasem po kilku dniach. Trochę wkurzało, ale nie było to aż tak wkurzające. Gorzej, kiedy w Premierze obrabiałem materiał i eksportowałem materiał, który miał godzinę 20 przez 8 godzin. Wtedy zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Okazało się, że musiałem uruchomić zintegrowaną kartę graficzną. Uruchomić ją jako kartę dodatkową. Po uruchomieniu tej karty wszystko poszło gładziutko. Po uruchomieniu tej karty obróbka tego samego materiału zajmowała 4 godziny. Co już było naprawdę dobre, bo materiał był naprawdę mocno poprawiany kolorystycznie i tak dalej. Dużo było lutów i innych elementów. Także teraz po uruchomieniu też tej karty system jest tak stabilny, że chodzi już chyba gdzieś 20 dzień i serio nic się nie dzieje. Jest lepiej niż na oryginalnych Macach. Serio. Okej, zobaczcie, jak to śmiga. Jednym z klasycznych benchmarków, jeśli chodzi o macOS, jest Prus X, czyli benchmark Final Cut'a, który produkuje plik 5K renderując materiał. I tutaj różnica jest kolosalna. Nie wynika ona z możliwości kart graficznych, bardziej z tego, jak
Radeony są zintegrowane z systemem, a Nvidia nie jest wykorzystywana nawet w połowie. Chodzi o to, że system jest w stanie wykorzystać wszystkie możliwości Radeona, a sterowniki Nvidia niestety na to nie pozwalają. Stąd później takie dziwne wyniki, w których Bruce X przy Nvidia renderuje materiał przez 6 minut, a na Radeonie przez 25 sekund. Wyniki na przykład Geekbencha są w tym momencie nieadekwatne, mimo tego, że nie jest to aż tak duża różnica, po prostu system nie jest w stanie wykorzystać mocy Nvidia. Dlatego porównywanie obu kart pod względem wydajności nie ma zupełnie sensu, ponieważ w systemie Windows one mogą być bardzo zbliżone, a jeśli chodzi o macOS, po prostu Nvidia nie przygotowała sterowników w takim stopniu, żebyśmy mogli w pełni wykorzystać jej moc. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy jedyną sensowną opcją jest właśnie Radeon. Jeśli chodzi o jego pracę i sterowanie wentylatorami, większość czasu właściwie są wyłączone. W momencie, kiedy jest duże obciążenie, renderujemy materiał, wtedy one dopiero się uruchamiają. Mimo wszystko i tak są właściwie niesłyszalne. Także jak widzicie, system śmiga naprawdę świetnie. Ja jestem mega zadowolony i powiem wam, że na chwilę obecną jedynie może mógłbym się zdecydować na iMac'a Pro. Ale za tą kasę? No fucking way. Nie ma opcji. Dzięki bardzo. Zapraszam do następnych odcinków. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć.